Witajcie moi mili w kolejnym odcinku serii o podbojach Arabów w Afryce. Dziś omówimy sobie postać, osobowość, charakter głównego dowódcę sił arabskich, który dokonał inwazji na Egipt. Był to człowiek na pewno nietuzinkowy, bardzo utalentowany. To trzeba mu oddać. Że spędzimy z nim trochę czasu w przyszłości, w przyszłych odcinkach, to trzeba też również poznać go z bliska, zwłaszcza, że takie możliwości istnieją. Słowem wstępu podziękowania patronom naszego kanału Tomaszowi, Flawiuszowi, Kamilowi, Etmanowi i Jałowcowi. Po poddaniu Jerozolimy przez sędziwego patriarchę Sofroniusza wydaje się, że zarówno kalif Omar, jak i jego dowódca Amr ibn al-As skierowali swoje kroki na północ. Amr został posłany przynajmniej do wzięcia udziału w oblężeniu Cezarei, podczas gdy Omar ulokował swoją kwaterę główną w Damaszku. Prawdopodobnie to w Jerozolimie Amr opracował swój plan inwazji na Egipt, ale czas nie był wtedy na to sprzyjający. Kiedy jednak fortuna nadal sprzyjała muzułmańskim wojskom, a syryjska kampania dobiegała końca, Amr ponowił swoją propozycję Omarowi, wskazując na łatwość, z jaką Egipt mógł zostać podbity i ogrom nagrody z tego wynikający. Powiedział, że nie ma na świecie kraju, który byłby jednocześnie tak bogaty i tak bezbronny. Przypomniał również Omarowi, że Aretion, rzymski gubernator Jerozolimy, który zbiegł przed kapitulacją i uciekł do Egiptu, zbierał tam siły cesarskie i że nie należy tracić więcej czasu na uderzenie. Co więcej, posiadanie Egiptu znacznie wzmocniłoby siłę muzułmanów. Narada między dwoma przywódcami odbyła się w Al-Jabiya, niedaleko Damaszku, jesienią 639 roku, podczas gdy oblężenie Cezarei wciąż trwało. Omar dostrzegł, że podbój Egiptu jest pożądany, ale uważał, że Amr nie docenił trudności z tym związanych, ponieważ nie był w stanie osłabić sił w Syrii poprzez odłączenie armii wystarczająco silnej do tego celu. Kiedy Amr zaproponował wyruszenie z siłą 3,5 lub 4 tysięcy ludzi, wódz wiernych w chwiejnym nastroju mógł jedynie obiecać, że to przemyśli. I Amr wrócił do Cezarei, gdzie Konstantyn, syn Herakliusza, dowodził teraz miastem. Tam jednak podążył za nim list od Omara, przyniesiony przez Szarika ibn Ahdaba. Usankcjonował on plan inwazji na Egipt, ale nakazał Amrowi zachować go w tajemnicy i poprowadzić swoje siły na południe prostymi etapami. W związku z tym Amr wyruszył o zmroku i przeszedł swoją małą armią jeźdźców bez incydentów w kierunku pogranicza Palestyny i Egiptu. Dotarł już do Rafa, jeden przystanek od egipskiego Al-Arish, kiedy posłańcy w pośpiechu wpadli do jego obozu, niosąc wiadomości od kalifa. Amr sprytnie odgał ich cel. Wątpliwości i wahania Omara przeważyły i skłoniły go do porzucenia podjętej decyzji. Kalif rozmawiał z Otmanem o niebezpieczeństwach tego przedsięwzięcia, a Otman nie tylko uważał, że ryzyko jest bardzo duże, ale przypomniał Omarowi, że pochopny i ryzykowny charakter Amra z pewnością doprowadzi go do katastrofy. Omar był zatem poważnie zaniepokojony i postanowił, że jeśli to możliwe, odwołać wyprawę. Czuł jednak, że jeśli siły Amra są już w Egipcie, byłoby to przyznaniem się do słabości i hańbą dla muzułmańskiego imienia, aby wycofać się przed wrogiem. Depesza nakazywała więc Amrowi powrót, jeśli nadal znajdował się w Palestynie, ale jeśli był w Egipcie, musiał iść naprzód. W takim przypadku Omar będzie modlił się o jego zwycięstwo i przyśle posiłki. Ale ambitny Amr nie był człowiekiem, który by zawrócił. Wiedział, że list nie wróży nic dobrego dla jego przedsięwzięcia i odmówił jego przyjęcia, dopóki nie przekroczył koryta potoku, który być może oznaczał granicę i nie dotarł do małej doliny Arish. Tam przeczytał go i zapytał, czy to miejsce jest w Syrii czy w Egipcie. A kiedy odpowiedź brzmiała w Egipcie, przeczytał wiadomość na głos przed swoimi oficerami i powiedział: armia wyruszy zgodnie z rozkazami kalifa. Amr bez wątpienia otrzymał odpowiedź, której oczekiwał, ale warto zauważyć, że chociaż Arish lub Rinokolura były powszechnie uważane za granicę Egiptu, sprawa nie była pozbywana wątpliwości. Jest jednak jasne, że miasto, choć ufortyfikowane, nie było strzeżone przez rzymski garnizon.
To właśnie 12 grudnia 639 roku niewielki oddział Amra obchodził muzułmański Dzień Ofiary, Święto Ofiar lub Święto Pielgrzymów, jak różnie je nazywano. Obrząd ten nie był pozbawiony powagi dla tej bandy pustynnych wojowników, którzy wyruszali na podbój ziemi faraonów, połączeni więzami klanowymi i oddaniem wielkiemu wodzowi, który im przewodził. Większość zwolenników Amra należała do plemienia Ak, chociaż Al-Kindi twierdzi, że 1/3 pochodziła z plemienia Gafik, a Ibn Dukmak podają listę rzymskich konwertytów na islam z Syrii, którzy byli w armii arabskiej. Wspomina on również o perskich konwertytach z regionu Yaman, którzy wzięli udział w podboju, choć bardziej prawdopodobne jest, że zostali oni wcieleni do posiłków, które kalif wysłał później do Egiptu. A co z samym Amrem? Kroniki podają wiele jego wypowiedzi i sporo informacji o jego charakterze. Amr ibn al-As miał około 45 lat w czasie inwazji na Egipt. Niski wzrostem, choć silnie zbudowany, jego atletyczna i wytrzymała budowa wyróżniała się w wyczynach jeździeckich i szermierczych. To, że miał szerokie ramiona i klatkę piersiową, że miał ciemne, przeszywające oczy, szybko rozpalające się do gniewu lub wesołości, ciężkie brwi i duże usta, że jego twarz, choć potężna, nie była surowa, nosiła wręcz przyjemny i pogodny wyraz, że używał czarnego kosmetyku do farbowania brody, to prawie wszystkie szczegóły jego wyglądu zewnętrznego, które przeszły do historii. Stwierdzenie, że się jąkał, jest prawdopodobnie błędne. Prawdą jest, że Abu al-Mahasin odnotował tylko jedyną wadę ciała Amra. Z drugiej strony wiadomo, że Amr wyróżniał się szybkością i dowcipem swoich ripost, a także trwałą elokwencją, a pomysł, że się jąkał, wydaje się być oparty na nieporozumieniu. Opowiada się bowiem, że pewnego razu Omar, słysząc jąkającego się człowieka, powiedział: oświadczam, że stwórca tego człowieka i stwórca Amra są jednym, co nie oznaczało, że Amr jąkał się, ale że Bóg stworzył zarówno niemówiących, jak i najbardziej elokwentnych. Podobnie jak sam Amr przy pewnej okazji sprowokowany przez płytkiego człowieka, stłumił swoją pogardę uwagą: on też jest stworzeniem Bożym. Historia ta została jednak błędnie zinterpretowana przez niektórych arabskich pisarzy i uznana za dowód na to, że Amr również się jąkał. Taka konstrukcja sprawiłaby, że rozkaz Omara byłby zarówno chamski, jak i bezcelowy i wydawałby się sprzeczny z faktem wybitności Amra, a także jego elokwencji. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że gdyby Amr cierpiał na tę wadę, zostałby od początku wyróżniony przez Mahometa jako zdolny przywódca lub mógłby kiedykolwiek zostać wielkim dowódcą. Można również dodać, że Amr działał jako imam, czyli przywódca modlitwy, do końca swoich dni. A prawo muzułmańskie wyraźnie zabrania obejmowania tego urzędu komukolwiek, kto się jąka. Co do reszty, istnieje wiele powiedzeń i opowieści, które ilustrują jego życie i charakter. Pochodził z plemienia Quraysh, a jego genealogia jest znana tradycji. Jego nawrócenie na islam miało miejsce w 7 lub 8 roku tej religii i istnieje jedna lub dwie anegdoty na ten temat. Pewnego razu zapytano go: czemu tak długo zwlekałeś ze swoim nawróceniem pomimo swojej inteligencji? A on odpowiedział, że był onieśmielony autorytetem swoich przełożonych, ale gdy dorósł i stał się bardziej niezależny, refleksja nauczyła go, by przestał sprzeciwiać się prorokowi. Kiedy Kurajszyci wysłali jednego z nich, aby go przesłuchał, Amr zapytał pytającego, czy Arabowie wyznają prawdziwą religię, czy Persowie, czy też Rzymianie. Po otrzymaniu odpowiedzi, Arabowie odpowiedział: czy my, czy oni jesteśmy bogaci? Oni. W takim razie powiedział: jaką przewagę mamy nad Persami i Rzymianami, jeśli nie ma życia przyszłego, skoro w tym życiu on miał nad nami przewagę. Amr powiedział dalej, że przekonał się o prawdziwości doktryny Mahometa, o zmartwychwstaniu oraz nagrodach i karach po śmierci, więc postanowił porzucić to, co było fałszywe w starej religii arabskiej. Inna historia mówi, że Amr powiedział do Mahometa: o apostole Boga, uznam cię, jeśli przebaczysz mi grzechy mojego przeszłego życia. A Mahomet odpowiedział: zaprawdę wyznanie islamu anuluje całą przeszłość. Amr był tak wdzięczny za to nieodpłatne przebaczenie, że nie mógł oderwać wzroku od twarzy proroka. Na Boga, wykrzyknął, nie mogłem się nasycić patrzeniem na niego, ani patrzeć na jego oblicze tak długo jak chciałem, bez zawstydzenia go. Opinia Mahometa o Amrze była wysoka. Chwalił go jako najlepszego muzułmanina i najbardziej godnego zaufania człowieka. Nazwał Amra jednym z dobrych ludzi z Quraysh.
i wysoko cenił go za jego wiedzę i męstwo. Amr miał przyrodniego brata o imieniu Hisham, który został zabity w bitwie nad rzeką Jarmuk. Wielkim wyróżnieniem Amra jest to, że został mianowany dowódcą wojskowym bezpośrednio przez proroka. Mianując go, Mahomet powiedział: wysyłam cię jako dowódcę armii, niech Bóg cię strzeże i da ci wiele łupów. Kiedy Amr odpowiedział: nie zostałem muzułmaninem ze względu na bogactwo, ale ze względu na poddanie się Bogu. Prorok odpowiedział: uczciwe bogactwo jest dobre dla uczciwego człowieka. Maksyma, którą Amr bez wątpienia zapamiętał. Został umieszczony na czele sił, które walczyły w bitwie pod As-Salasil, czyli pod łańcuchami, ale musiał prosić o posiłki. Mahomet wysłał więc 200 dodatkowych ludzi, w tym Abu Bakra i Omara, pod rozkazami Abu Ubaidaha ibn al-Jarraha. Gdy podeszli, Amr powiedział cicho: jestem waszym przywódcą, a wy jesteście moimi pomocnikami. Nie, powiedział Abu Ubaida. Ja jestem wodzem moich ludzi, a ty twoich. Ale kiedy Amr odmówił tego układu, dodał: apostoł Boży nakazał, aby nie było niezgody. Jeśli więc odmówisz mi posłuszeństwa, będę ci posłuszny. Odmawiam, powiedział Amr, po czym Abu Ubaida zasalutował Amrowi i stanął za nim podczas publicznej modlitwy. Po bitwie pod łańcuchami Amr został gubernatorem Umanu i pozostał tam do śmierci Mahometa. Rok lub 2 lata później został wysłany przez Abu Bakra jako jeden z dowódców na wyprawę syryjską. Tam jego reputacja zarówno jako twardego wojownika, jak i zdolnego taktyka została ogromnie wzmocniona, a on nie zaakceptował wyższego dowództwa, które Omar po swoim wstąpieniu przekazał Abu Ubaidahowi. Ale być może najbardziej znamiennym opisem tego zdobywcy Egiptu jest ten, który zawiera przemówienie wygłoszone przez Amra w samoobronie, gdy Muawija został oskarżony o nieuzasadnione faworyzowanie go. Jestem człowiekiem, który w bitwie pod Sifin zacytował werset: kiedy inne oczy się załamywały, moje nigdy się nie załamywały. Na wpół zamknąłem oczy na ich porażkę, ale nie na niebezpieczeństwo. Pamiętaj, jak raz za razem powróciłem do szarży. Znoszę zarówno dobrą, jak i złą fortunę. Jestem nieubłagany jak wąż u korzenia drzewa. Na Boga, nie jestem opieszały ani słaby. Jestem głuchą żmiją, o której ukąszenia nikt nie może wyzdrowieć, której ukąszenie pozbawia człowieka przytomności. Jestem człowiekiem, który rozbija to, w co uderza, który zamienia w żużel to, co rozpala. Podczas bitwy pod Harirem wrogowie znali mnie jako najodważniejszego z serc, najsilniejszego z rąk, najzagorzalszego obrońcę sztandaru. Do mnie w porównaniu z moim oszczercą można odnieść słowa poety: jeśli drzewo mego honoru jest ze złota, czyż nie powinienem uważać go za bardziej wartościowe niż konkurowanie z nikczemnymi chwastami? Język taki jak ten wydaje się ujawniać człowieka w całej jego pewności siebie i świadomości władzy. W sporze, który nastąpił po bitwie pod Sifin, Amr bez wątpienia wykazał się brakiem skrupułów. At-Dahabat zapisał, jak przebił się przez fałszywe wymówki i hipokryzję Muawija w czasie bitwy, wykrzykując: o Muawija, moje serce płonęło gniewem, gdy słuchałem twoich pretekstów. Czy myślisz, że buntujemy się przeciwko Alemu, ponieważ nasze roszczenia są bardziej słuszne niż jego? Nie, przed Bogiem to tylko dlatego, że pędzimy jak psy za bogactwami tego świata. I na Boga przysięgam, że dacie mi udział w waszym bogactwie, albo nie będę walczył po waszej stronie. W kwestii arbitrażu jego działanie brzmi jak zerwanie wiary z Abu Musą. Ten ostatni później zawsze mieszał w swoich modlitwach przekleństwa przeciwko Amrowi i obrażał swojego wroga, mówiąc: podobieństwo Amra jest podobieństwem psa. Jeśli go wypędzisz, wysunie swój język, a jeśli zostawisz go w spokoju, wysunie swój język. A ty, odparł Amr, jesteś osłem obładowanym książkami i nie jesteś przez to mądrzejszy. Ibn al-Hajar zapisał, że jeden z jego przyjaciół powiedział o Amrze: nigdy nie spotkałem człowieka, który lepiej rozumiałby Koran, miał szlachetniejszy charakter lub był bardziej uczciwy i otwarty w swoich działaniach. Jeden z nich o imieniu Jabiz powiedział: nigdy nie spotkałem człowieka, który bardziej uczonego w księdze Boga niż Omar. Kiedy byłem w towarzystwie Muawija, nie znalazłem nikogo bardziej łagodnego. Kiedy byłem z Amrem, znalazłem człowieka o najbardziej inteligentnej mowie, najwspanialszego towarzysza i doradcę.
Można przytoczyć jeszcze jedną lub dwie krótkie anegdoty ukazujące jego dobre serce, szczerość umysłu i zamiłowanie do muzyki. Kiedy pewnego razu został zganiony za jazdę na starym i nielubianym mule, odpowiedział: nie męczę się zwierzęciem, które dobrze mnie nosiło, ani żoną, która uszczęśliwia moje życie swoim towarzystwem, ani przyjacielem, który dotrzymuje moich tajemnic. Przy innej okazji pokłócił się z Al-Mughira ibn Shabaha, który stracił panowanie nad sobą i użył swego języka. Czy będziecie mnie obrażać, wy z rodu Husayis? Zawołał Amr, płonąc wściekłością, ale syn Amra, Abdallah, stał obok, a kiedy zawołał: zaprawdę należymy do Boga. Wypowiedziałeś okrzyk wojenny plemion, który jest zabroniony. Ojciec przyjął naganę syna i uwolnił 30 niewolników w akcie skruchy. Ale to w młodości w Medynie, po wysłuchaniu elokwentnej kutba Ziyada, wykrzyknął: jak cudownym talentem Bóg obdarzył tego młodzieńca. Zaprawdę, gdyby był synem plemienia Kurajszytów, to z łatwością przepędziłby naród arabski przed sobą. Takie anegdoty można by bez wątpienia mnożyć. Ale powiedziano w tych już wystarczająco dużo, by pokazać, jakim człowiekiem był Amr. Zestawiając niektóre z jego cech, można zauważyć, że łączył w sobie wielką siłę umysłu i ciała, z wielkim entuzjazmem. Miał żelazną wolę i niezachwianą odwagę, ale dobrze oceniał przewagę, jaką chłodne myślenie i umiejętności mają nad zwykłym męstwem. W sprawach religii i ceremoniału był pobożny i choć czasami zaciekle kierował się przyziemnymi pobudkami, to jednak w większości był uczciwy i kierował się szlachetnymi zasadami. Nie był niewykształcony jak na tamte czasy. W rzeczy samej był uważany za najinteligentniejszego z Arabów i jednego z najbardziej utalentowanych. Namiętnie lubił muzykę i wiersze, obdarzony wyobraźnią, dobry mówca. Amr łączył w sobie coś z żołnierza, świętego, poszukiwacza przygód i poety. Szczery i otwarty w swojej postawie. Heroiczny w celu i działaniu. Posiadał wielki urok prezencji i manier. Ten talizman, który tak często pomaga wielkim ludziom przekształcić podziw w osobiste oddanie. Taki był właśnie dowódca 4000 jeźdźców, którzy chcieli wyrwać Egipt z uścisku cesarzy. Moi drodzy, i to na dzisiaj tyle. W następnym odcinku poznamy już, jak ta kampania egipska naprawdę zaczęła się rozkręcać. Gloria Eterna.